Ej, widzowie, bo każdy się ze mnie śmieje, że mam taki głupi szlafroczek. On jest cieplutki, fajny, ja tam go lubię, więc proszę, jak możecie, zostawcie łapeczkę w górę, bo mi smutno, że się każdy ze mnie naśmiewa, że w takim śmiesznym szlafroku siedzę. A ja witam was bardzo serdecznie w legendarnym odcinku. Widzowie, ten odcinek jest mega mocny. Czekałem pół roku, żeby to nagrać. Pół roku temu nagrywałem pierwszą część. Na tamtym odcinku, zresztą możecie widzieć po mojej reakcji, że było mega grubo. Swoją drogą, jak ja wtedy wyglądałem. Porównajcie sobie mnie teraz do tamtego, a to minęło tylko pół roku. Teraz mam jeszcze mokre włosy, więc dobra, też nie wyglądam, widzowie, normalnie. Normalnie, ale no różnica jest spora, ale nie o tym. Będzie dzisiaj naprawdę giga grubo, ponieważ wczoraj poświęciłem swoje 2 godziny, żeby wejść na sklep Play i na App Store, aby poszukać, poczytać i pośmiać się z najśmieszniejszych komentarzy pod grą Brawl Stars, z najśmieszniejszych ocen. Czyli czytałem te oceny od osób, które dały 1 gwiazdkę na 5 naszej gierce Brawl Stars. I nie uwierzycie, co ci ludzie tam pisali. Ja się łapałem za głowę, jak to czytałem. Niektóre były rzeczy tak mocne, że nawet nie mogłem ich pokazać w tym odcinku, bo mógłbym dostać bana na YouTubie, ale niektóre były tak śmieszne i wziąłem je dzisiaj. Musicie to usłyszeć razem ze mną, bo gwarantuję wam, że pojawi wam się uśmiech na twarzy, więc proszę, oglądajcie od początku do końca i zaufajcie mi. Zanim do tego przejdę, to wyświetla się wam 5 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak chcecie się tutaj pojawić, widzowie, to wystarczy, będziecie mnie subskrybować z dzwoneczkiem. No i w kolejnym odcinku pokażę kolejnych losowych subskrybentów, więc będziecie mieli szansę, żeby się tutaj pokazać. Dlatego naprawdę warto mnie subować z góry. Dziękuję, mordeczki. Naprawdę nawet nie wiecie, jak ciężko było mi znaleźć te takie mega mocne i śmieszne komentarze, bo większość komentarzy pod grą Brawl Stars oznaczonych z 1 gwiazdką, czyli te najgorsze, były typu usunęliście karnet, fatalna gra, usunęliście skrzynki, no najgorsza gra i tak dalej. A ja chciałem coś śmieszniejszego znaleźć. No i zaczynamy od początku. Wyświetla się wam pierwszy komentarz. 0 na 10 tragedia. 2 telefony mój brat rozwalił o ścianę. Okej, to jest dopiero początek, tak na rozluźnienie dałem wam taki chyba najsłabszy komentarz, który będzie w dzisiejszym odcinku, więc czekajcie dalej, bo będzie grubiej. Ale współczuję jego bratu, że rozwalił 2 telefony o ścianę przez Brawla. A tutaj taki żarcik sytuacyjny, nie? Samowita. Czyli no chyba jednak nie była samowita. No dobra, nieważne, lecimy dalej. O, tutaj mam jednego z moich faworytów, uwaga. Jeżeli oczywiście przez RZ, nie przewrócicie skrzynek, to znajdę wasz adres. Macie 2 tygodnie. Edit, dobra, daję adres. Jadka z Helsinki. Chłop, co podał adres Supercella, bo nie przywrócili skrzynek jeszcze. Nie, no zobaczcie, jak on w ogóle pisał. Przywrócicie przez U otwarte, jeżeli przez RZ. I zobaczcie te emotki. Aż się nie chcę wierzyć, że on to na serio mógł pisać. Chciałbym poznać tego ziomeczka, co aż tak się wkurzył, że skrzynki zostały usunięte. Ej, żeby ten chłopiec nie zaatakował czasem Supercella w ich siedzibie. Musimy, widzowie, obronić siedzibę Supercella, dlatego napiszcie w komentarzu, jakiego zadymiarza byście wybrali na obronę, żeby ten dzieciak nie rozwalił twórców Brawl Stars. Będę starał się przypinać wam serducha. Ja wybieram Spike'a, on na pewno by nas obronił. O nie. Patrzcie, co napisała tutaj pewna zawodniczka. Gra fajna, ale tak się wkurzyłam, jak przegrałam, że ugryzłam telefon i rozświetlacz pękł. Wyobraźcie to sobie. Mam nadzieję, że telefon był smaczny. Szkoda, że pękł rozświetlacz, ale myślę, że masz nauczkę i więcej telefonów kryć nie będziesz. A to dopiero początek tych głupich komentarzy, widzowie, oglądajcie do końca, bo nie uwierzycie, co będzie zaraz. Przez tą grę mój Brajanek rzucił telefon przez okno, nie polecam. Okej, czyli to chyba jakaś mama pisała. Oczywiście to akurat widać, że jest napisane specjalnie z takimi wielkimi błędami, ale jest to śmieszne. Przez tą grę mój Brajanek rzucił telefon przez okno. A tych emotek dalej to może nie będę komentował. Bo to jest właśnie to, widzowie, że u niektórych osób rzeczywiście widać, że oni to pisali typowo dla beki. Ale są takie osoby, co zaraz wam pokażę, które widać, że pisały to na serio i nie udawały. I jak ja to zobaczyłem, to aż złapałem się za głowę. Teraz przechodzimy na komentarze z App Store'a, czyli nie ze sklepu Play, tylko jak ktoś ma iPhone'a, to właśnie tam można było pisać. I przez tą porąbaną grę mój kolega przestał być sobą. Zaczął się drzeć, ciągle krzyczy El Primo, a jak dropnie jakąś postać, to się dopiero od Janie Pawla cyrk. Uczuję mordeczką utraty kolegi, no mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się ogarnie i dalej będziecie się kolegować, bo nie zostawiaj go przez Brawl Stars, może po prostu troszkę za bardzo się uzależnił. O nie, dobra, widzowie, uwaga, doszliśmy teraz do mega mocnego tematu. Ziomek Koniku bez nadzieja napisał: dostałem lolę szybciej niż moja narzeczona i dał 1 gwiazdkę i zobaczcie na te minki. I teraz sobie to wyobraźcie, moja narzeczona, czyli no ten pan musi być starszy, skoro napisał, że jego narzeczona. Czyli starszy pan wbił na App Store'a, żeby dać 1 gwiazdkę i napisać, że dostał szybciej lolę niż jego narzeczona i dał takie buźki wkurzone i uśmiechnięte. Nie wiem, nie wiem. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, że taki ziomeczek, który powiedzmy, że ma, nie wiem, po, no, co najmniej powyżej 20 lat, albo nawet może powyżej 30, wszedł i napisał taką recenzję. O, patrzcie to! Ta gra dla kidów. Zgapiacie od Fortnite Naura, gówniki. Fortnite the best, widzowie. Nie, no to jakiś fan Fortnite'a, nawet ma nick Team Fortnite i dał 1 gwiazdkę Brawlu.
Bro, już teraz zgapię od Fortnite'a? Kurczę, no tak myślę, nie wiem, pod takim względem. Coś by się pewnie znalazło, ale no raczej nie są to gierki, które od siebie zgapiają. Ale pozdrawiamy cię, byczku, Fortnite też jest fajny. A tutaj ziomek o jakże ciekawym niku, no tak, napisał jakże ciekawy komentarz. Brawl Stars sami... Dobra, dokończcie, widzowie, sobie to sami, okej? Okay? Ja tego pozwólcie, że nie będę czytał, ale no piękną rymowankę zrobiłeś. Mam nadzieję, że jesteś z ciebie dumny, ziomeczku. Brawa za ciebie, no żeby taką poezję tutaj wymyśleć. Kurczę, pokażcie to widzowie, pani od polskiego na pewno będzie zadowolona. Oczywiście nie róbcie tego, bo dostaniecie jedynkę. Przeglądając dalej te komentarze, wpadłem na coś takiego. Jedna gwiazdka, cebula, przepis na kanapki. Dobra, może skipnijmy to i chodźmy dalej. Bo to, co jest tutaj, to już rozwaliło system. Patrzcie, jak ten chłop się rozpisał. W ogóle nazwa jego to jest Brawl Stars Ikidos. No i przeczytam wam szybciutko. Przechodziłam sobie spokojnie chodnikiem, gdy nagle zza progu wyskoczył Kidos z telefonem w ręce i zaczął gryźć światła. Wskakiwał na samochody, krzycząc El Primo. Zaczynał otwierać megaboksy, krzycząc i przeklinając. Walnął starszą panią, ponieważ nie chciała kupić mu gemów. Zaczął na mnie wskakiwać, rozwalając telefon w moje zęby. Zaczął się ponownie wydzierać, krzycząc: odkupuj mi telefon. Musiałam jechać do szpitala, ale gdy zadzwoniłam po karetkę, on zjadł ratowników. Odgryzł mi uszy i stopy, wskoczył na mnie, mówiąc: to przez ciebie nie trafiłem, El Primo. Zaczął zjadać samochody kierowców. Kidos został zatrzymany przez policję, ale zjadł kajdanki. Kidos ostatecznie uciekł z miejsca przestępstwa. Jest poszukiwany w 16 krajach. Podobno pokonał jeden kraj swoją mocą El Primo. Nie polecam tej gry. Moc El Primo Kidosa jest za silna. I teraz wyobraźcie sobie, że komuś chciało się to pisać. Przecież to jest większe niż rozprawka na polskim. Ja nie wiem, naprawdę mocna wyobraźnia tej osoby. Chciałbym wiedzieć, kto to napisał. Szacun, naprawdę. Jak to ty pisałeś, to zgłoś się do mnie na Instagramie. Wręczę ci medal. No i co mogę sobie powiedzieć? Zakochałem się w tych komentarzach. Naprawdę, jak ja to czytam, to jest tak piękny odcinek do nagrywania. Uwielbiam nagrywać odcinki z tej serii, więc zostawcie łapkę w górę po więcej takich filmików. A tego komentarza to się boję. Nie, ja tu się w ogóle nie powinienem śmiać. Nie polecam. Mój brat, grając w to, wykrzyczał: oja, Leon, po czym wyskoczył przez okno. Oczywiście miejmy nadzieję, że to nie jest prawda i myślę, że to nie jest prawda, ale no takie żarty akurat nie są śmieszne. Tutaj pokazałem, żeby widzowie nawet jak ktoś takich rzeczy nie pisać, bo to nie są rzeczy, z których powinno się żartować, że ktoś wyskakuje przez okno. Sława gratna i ziomek o takim niku napisał: nie da się grać, bo mama mi nie pozwala, jedną gwiazdkę dał. Kurczę, to chyba nie wina gierki, tylko twojej mamy, że ci nie pozwala. Pewnie siedziałeś, mordeczko, trochę za długo, albo miałeś, nie wiem, przez to, że grasz słabszą ocenę w szkole czy coś takiego i może dlatego ci nie pozwoliła. Ciężko mi powiedzieć, ale no spoko, no jedną gwiazdkę dał ziomeczek, bo mama mu nie pozwala grać w Brawla. Moja kuzynka, jak wydropiła jakiegoś El Primo, zaczęła gryźć meble, po czym zaczęła wydobywać z siebie dźwięki, jakby ewoluowała na jakiś inny poziom, niczym Pokémon. Okej, okay, czyli grając w Brawla zamieniła się w Pokémona. Do czego to dochodzi, widzowie? Patrzcie, co Brawl Stars robi z ludźmi. Na dzisiaj to tyle przygotowanych komentarzyków. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, który był waszym faworytem. No ja tak jak mówiłem, zakochałem się w tych komentarzach. To jest piękne, najlepszy odcinek do nagrywania. Więc jak chcecie kolejną część, dawajcie, dowalamy tu dużo łapeczek w górę i wtedy nagram wam trzecią część właśnie tego pięknego filmu. Jak nie oglądaliście wcześniejszej, link wam podrzucę w opisie. I muszę wam powiedzieć, że wbiłem na komentarze z całego świata, a większość tych komentarzy, tak z 80%, to były komentarze Polaków. Ale dobra, się już z wami żegnam. Pamiętajcie o kodziku Tori w sklepie, jak coś będziecie kupować z góry. Dziękuję, mordeczki, no i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, hejo!